Wow, jakie piękne! Lody wyszły przepyszne. O, chyba ktoś dzwoni do drzwi. Pójdę otworzyć. O Boże, ja też chcę lody. Ja! Ej, ja byłam pierwsza. Nie, bo ja! Daj mi to! A kto wam powiedział, że możecie wziąć moje lody? Zaraz nauczę was dobrych manier. Nadszedł czas na challenge. Na haha, no! Użyję moich ulubionych lodów Baskin Robbins jako bazy do moich pierwszych lodów. Jedna gałka wystarczy. A żeby dać dziewczynom nauczkę, dodam do nich rybę z puszki. Co za smród. Na sam widok robi mi się niedobrze. Zobaczymy, jak te złodziejki poradzą sobie z takim zadaniem. Dorzucę jeszcze troszkę cebuli. Już mam gęsią skórkę. Wlewam to teraz do specjalnej maszynki do robienia lodów. No to jest coś. A gdyby tak dodać do tego wodorosty? Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć miny dziewczyn. Jestem pewna, że im szczęki opadną. No dobra. Przy drugim deserze okażę litość i zrobię fajny owocowy rożek. Przecież wszyscy uwielbiają jabłka i banany. Och, co za zapach. Niech dziewczyny się nim cieszą. Posypię lody wiórkami czekoladowymi. To im się spodoba. Gotowe. Dziewczyny, chodźcie. Mogę być pierwsza? Śmiało, dawaj. Wow, ten rożek wygląda przepysznie. Mam szczęście. No jak? Smakuje ci? Tak, bardzo jestem zachwycona. To jest niesamowite. Palce lizać. Pyszności. Widzę. Dzięki, Suzy. Teraz twoja kolej, Kate. No nareszcie. Mam nadzieję, że mi też się poszczęści. Oj, te lody nie wyglądają jak twoje. Fu, to obrzydliwe. O, mam pomysł. Cokolwiek wymyślisz, musisz to zjeść. Tak, dlatego zrobię to szybko. Hop! Tadam! Teraz najważniejsze jest, żeby to przeżuć. O mamo, mam mdłości. Uff, zamarzam. Wyglądasz jak bryła lodu. Wiem, wymyśliłam coś. Mam ciepły szalik. Pomoże ci się rozgrzać. Dziękuję bardzo. Teraz jest o wiele lepiej. To było całkiem zabawne. W drugiej rundzie dziewczyny nie zamarzną, nawet gdyby bardzo chciały. Ponieważ zamierzam dodać do lodów super ostre papryczki i salami. To będzie ognista bomba. Prześciutko mieszamy. Spróbuję. Ojej, miałam rację. Jest jeszcze fajniej niż myślałam. Dobra. Jesteście gotowe? Nalewam masę do maszyny. Rożek wygląda naprawdę słodko. Jeśli nie wiesz, co jest w środku, posypię lody orzeszkami ziemnymi. Nikt nie będzie niczego podejrzewał. Mam jednego. Teraz wezmę lody czekoladowe. Dodam słodkiego pączka. No i troszkę syropu czekoladowego. To będzie pyszne. Wyszły mi takie różne rożki. Zobaczymy, komu się poszczęści. A wiórki kokosowe dopełnią ten pyszny smakołyk. Mogłabym sama to zjeść. Gotowe. Wow, myślę, że tam jest coś pysznego. Boję się, może ty zaczniesz. No dobra, życz mi powodzenia. Powodzenia. Wygląda niecodziennie. Musi być pyszne. Niesamowite. O nie, czekaj. Moje usta płoną. Ale ostre. Ogień. Pomocy. Nie mogę tego powstrzymać. Spalisz to miejsce. O mój Boże, czy ja jeszcze żyję? Chyba tak. Zobacz, co zrobiłeś z moją twarzą. Ojej, przepraszam. Nie chciałam. No wiesz. Ale dostaniesz pyszne lody. O dobra, wybaczam ci. Dzięki tobie wiem, że dostałam pyszny smakołyk. Co się stało z moim rożkiem? Roztopił się. Ups, przepraszam. Okej, czas zabrać się do pracy. Tym razem zrobię super mega fajnego burgera z lodami i frytkami. Ale do
dodam jeszcze oliwki. Przepraszam, dziewczyny, ale nie mogę tego zrobić bez zabawy. A żeby zaskoczyć wszystkich, posypię rożek ziarnkami kawy. Nie wiem, czy to będzie dobre. Przekonamy się. Chociaż nie sądzę. Co włożyć do drugiego rożka? Zobaczmy. O, myślę, że kaktus będzie idealny. To świetny pomysł. Dorzucę też troszkę gorzkiej zieleniny i surowe jajka. To będzie przezabawne. Trzymajcie się, dziewczyny. Czeka was nielada gratka. To najlepsza kombinacja, jaką kiedykolwiek wymyśliłam. Super. Dorzucę jeszcze kilka robaczków. Nigdy w życiu bym tego nie tknęła. Znam wyliczankę. Ty zaczynasz. Dobrze. Ojej, co? Czy to robaki? To straszne. Zdecydowanie tego nie zjem. Chcesz trochę? Żartujesz sobie? Zabierz to. Nie poddawaj się. No dobra, muszę to zrobić. Fu, to obrzydliwe. Wpełzają mi do ust. Spróbuj je przerzuć. To może pomóc. No, brawo. Z czego się śmiejesz? Teraz twoja kolej. Dobra, dobra, nie obrażaj się. Żadnych robaków, więc mój rożek chyba jest w porządku. Spróbuję. Kawa? Interesujące, ale ogólnie takie sobie. Czuję czekoladę. Co? Ja też chcę. Trzymaj. Ha, żartowałam. To przecież challenge. Mam niesamowity pomysł na tę rundę. Dziewczyny będą w szoku. Kulka lodów plus niebieska galaretka i ostrygi. Co o tym myślicie? Ja uważam, że to rewelka. Nie mogę się doczekać, aż dziewczyny to zjedzą. Dobrze, że ja nie muszę tego próbować. Ale będę miała niezłe show. A co jeśli dodam troszkę błotka? Mogę sobie wyobrazić, jak będą reagowały. Fu! No trzymajcie się, dziewczyny. Następny lód będzie jeszcze gorszy. Do gałki lodów dodam coś takiego. Co my tu mamy w koszu na śmieci? Akurat wczoraj zjadłam banana i została mi skórka. Świetny pomysł. Dorzucę ogryzek jabłka. No i zaleję to wszystko mlekiem, żeby nie śmierdziało. Ale nie sądzę, żeby to pomogło. To naprawdę cuchnie. Dodam też posypkę z groszku. To będzie obrzydliwe. Wygląda tak sobie. Zabierajcie to szybko. Nie ma tu czym oddychać. Ciekawe, komu się poszczęści. Pozwolisz, że zacznę? Nie, nie, moja kolej. Uwielbiam lody. Tylko nie z błotem. Sama się prosiłaś, no to teraz jedz. Ale za co? Fu, to obrzydliwe. Nigdy więcej tego nie powtarzajcie. Będę to teraz rzucić i udawać, że to się nigdy nie wydarzyło. O, co za ubaw. Lepiej jedz swoje, dawaj. Skoro ty nie masz szczęścia, to znaczy, że ja je mam. Pyszności? No nie wiem. Do bani, nie tak się umawiałyśmy. Trzeba będzie to zjeść. Fu, jak to śmierdzi. Suzy, co ty tam włożyłaś? Ha, masz. Dostałaś nauczkę. Szkoda, że nie widzisz swojej miny. Pospiesz się, postaw lajka i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić więcej zabawnych filmów od naszych dziewczyn. Uwielbiamy psikusy i eksperymenty. Do zobaczenia!